Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zagramy sobie challenge w TFT, kolejny challenge, już dwa challenge były. Jeżeli macie jakieś pomysły na challenge, to napiszcie w komentarzach. Dzisiaj zagramy sobie po prostu bez itemów. Może być ciekawie, może być kompletna tragedia, ale zobaczymy sobie, jak wygląda ta gra bez itemów, jak bardzo będziemy z tyłu, jeżeli chodzi o naszych przeciwników, którzy będą składali jakieś mocne itemki, które będą im cały czas pomagały. W tej grze mamy oceaniczny buff, co on daje 30 many na początek. No powiem wam, żebym jakbym miał jakiegoś Rabadona na jakiejś postaci, to taki buff bardzo by się przydał. Tymczasem spada nam pas. No niestety nic nie możemy z nim zrobić. I zagramy sobie no talię. A talię dwa razy mamy oraz Warwicka mamy dwa razy. Myślę, żeby sprzedać tego tą Rek'Sai, żeby kupić sobie dwa razy Warwicka. Chociaż on jest predatorem i on też jest predatorem. No wolałbym zagrać tutaj Warwicka. Myślę, że właśnie predatorzy albo właśnie takie postacie, berserkery, predatorzy będą troszkę lepiej działali bez itemków niż takie postacie jak Mage, bo przeważnie Mage potrzebują trochę many na start lub też trochę mocne umiejętności AP. A czy ja chcę zagrać tych Mage'ów? Oj, nie wiem. Ja już bym miał Warwicka oraz Kog'Mava. 30 dodatkowej many. Kto lepiej z tego skorzysta? Rek'Sai potrzebuje 75, Kog'Mav potrzebuje tylko 40. Ale Rek'Sai umiejętność jest o wiele lepsza. Na razie tak zatrzymamy. Ale jeżeli mam grać bez itemków, to muszę go sprzedać, tak? Myślę, że tak to właśnie działa. Nie mogę sobie zagrać Rek'Sai z BF-em, bo muszę ją sprzedać. Dostajemy Skarnera oraz Warwicka. Myślę, że możemy sobie właśnie tych predatorów teraz zagrać. Całkiem fajne itemy spadły, jeżeli mógłbym złożyć Gia oraz Zephyr. No ale challenge to challenge, gramy to, co powiedziałem, że będziemy grać. Kilka par mamy na ławce, dokładnie 4 pary, tak więc postać na drugim poziomie powinna się całkiem szybko pojawić. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. O, i tu już dwie postacie na drugim poziomie w tym LeBlanc, to mamy zero szans. Dokładnie zero szans mamy, żeby to wygrać. Ma jeszcze Wardenów, czyli ma większy Arbor. No, nic tutaj się nie wydarzy, co by mogło mi pomóc. Mocna kompozycja już, LeBlanc na drugim poziomie. Jeden łańcuch bije 450. Na drugim poziomie 450, no to jest niesamowite. Niezły farcik tam usiadł. No i co? Mam tyle par, a nie mogę nic z nimi zrobić. Ilu trzeba Woodlandów, a ilu Druidów? Damy Renektona i sprzedamy Vladimira. Zagramy tak. Tymczasowo. Chociaż myślę, czy Ivern w ogóle jest... Czy Ivern jest warty tego... Tego golda, które tutaj mam zainwestowane w niego. Jest to tylko kolejna walka przegrana. Było całkiem blisko przez to, że mam tych predatorów i oni całkiem szybko zabijają niektóre postacie. To nie powinienem stracić aż tak dużo HP. No ale nadal jest to przegrana. Talia na drugi poziom. Zyra jako Inferno Summoner. Oraz Malzahar. Zagramy może tych summonerów trochę, lub jakieś Inferno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nasusa raczej też nie zagram. Jeżeli nie wygram tej walki, to sprzedam Nasusa. No, co ona robi na drugim poziomie? 350. I uderza tym takim kamieniem. Ja ją powinienem mieć na tym polu. Misplay z mojej strony. No, przez to, że ma już łezkę na Malzaharze, to bardzo szybko się zrespiły te minionki. W sumie od razu się zrespiły te minionki. Sprzedamy tego Nasusa. Kupimy Vladimira, mimo tego, że jednego już sprzedałem, to kupię go pod Mage'y.
jak już mi talia wskoczyła na drugi poziom. Z karuzeli wziąłem sobie Vegara, no ale niestety ma on itemek na sobie, to muszę go sprzedać. Mógłbym wziąć Syndra i zagrać Mage'y. To też jakaś tam opcja jest. Bym miał oceanicznych oraz Mage'y. To tak powinienem zagrać? Nie. Dobra. Chociaż tyle, że się udało zagrać oceanicznych i Mage'y, bo mi wrzuciło dwóch Vladów. Okej. Okay. Jest jakaś tam szansa? Mała? Nie ma. Okej. Okay. No niestety. Dużo par mam jeszcze. Mimo tego, że z kilku się wyprzedałem, to tych par jeszcze kilka tutaj jest. Myślę, że to nie może być najlepszy challenge, jeżeli mi tu nie siądą jakieś mocniejsze pary. Shadow, Inferno, Ranger. Inferno już bym mógł mieć. Ale wątpię, że Inferno będzie tutaj dużo dawało. Samonaru bym chciał mieć, bo wtedy bym mógł mieć jakiś tam frontline przez to, co oni tworzą. A tak to nie mam za bardzo frontline'u, pozbyłem się go. Yasuo teraz co? Ma swojego ulta? Czy ku po prostu? Wrzucimy jego na frontline, ma on 600 HP. No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Głównie przez to, że nie mam żadnej postaci na drugim poziomie, co mnie troszkę dobija. Kilka tam niestety sprzedałem, to głównie przez to, no ale... Patrzcie, jeżeli ktoś ma Maokaja, Yasuo oraz Jaxa na drugim poziomie, wszystkie postacie oprócz Maokaja za 2 golda, no to co ja mogę zrobić? Niestety nic. No przerolujemy trochę golda po kragach, zobaczymy, może wtedy nam coś lepszego wejdzie. Mogę kupić tych dwóch Jaxów w sumie. On jest Light Berserker. Wszystko sprzedamy. Bije poziom, żeby wygrać na te kragi chociaż. No nie, no chciałem na kragi wygrać i nie wygrałem, no nieźle. Chyba jestem jednym z lepszych graczy w tą grę. Yasuo na trzeci poziom, co ja w ogóle idę? Inferno Assassin, Ocean Assassin. Ona jest oceanem od kiedy? Ocean Assassin. Ocean Assassin, ile mam oceanów? 3. Czwarty też by się przydał. Resza mam taką osę kupić? Kogo ja tutaj nie potrzebuję teraz? Jednego oceana nie potrzebuję. Może on jest mage'em. Właśnie nie wiem, czy to była dobra zmiana. Samonaru chyba w końcu nie zagram. Zagramy sobie jakieś może... mage'ów oraz... oraz asasynów. O proszę, jak ta... Myślę, że Diana to jest naprawdę jedna z najmocniejszych postaci za jeden golda. No jeden z lepszych damage'y potrafi pozamiatać wszystko, co stoi na jej drodze. Vladimir teraz tam wskakuje. No i za co my cię damy? Tak chyba zrobimy na razie. Malphite jest skałą. Co my możemy iść? Mam mage'y, mam oceanicznych. No w Blade Master'ów to mi się chyba tak średnio opłaca, szczerze mówiąc. Blademasterów chyba tak średnio. No miałem już powiedzieć, że w końcu wygrana, ale niestety nie. Niestety nie. Cloud by mi się chyba jakiś przydał, co? 15% szansy na dodge'a, no tak średnio jednak bym powiedział. Asasyna potrzebuję jakiegoś. Jakie te samonary są szalone, co one robią? Ile tego się tutaj narobiło, natworzyło? 4 od Malzahara, 5 od Malzahara, 3 od Zyry. Kurde. 8 przegranych z rzędu, no. Nie najlepiej mi idzie w tą grę, co? Mogę pójść pod Kianę po drugi poziom. To chyba jedyne, co mogę zrobić tak naprawdę. Asasyna za 4 tutaj nie widzę. Jakby był Kha'Zix, to bym wziął, ale przez to, że nie ma, to... wezmę sobie Kianę na drugi poziom. Chociaż nie, nie mogę jej teraz wziąć, tak? Bo ona będzie miała item. No to super, to się muszę pozbyć jeszcze tej Kiany i wtedy tamtej z itemem też, żeby ona nie wskoczyła na drugi poziom. No, unlucky. No w końcu pierwsza wygrana. Och, tak długo na nią musiałem czekać. Co tu się zrobiło? Czemu ten kwadrat jest tak wysoko? Dobra. Czy to mi coś dało? Niestety nie. Tylko to, że straciłem sobie Lost Streaka w sumie, no ale trudno. Po wilkach bijemy level i spróbujemy znaleźć tutaj coś wartościowego. Jakiś frontlane muszę zbudować pod moich mage'y.
i jednego asesina znaleźć, czyli pozbyć się Yasuo, wrzucić tam coś twardszego, może jakiegoś Mundo. Kto jeszcze jest dobrym tankiem, który mi się tu wkomponuje? Malphite'a mogłem rzucić z Talią, no tak. Jak najbardziej, ja przegapiłem go, no niestety. Na tą kompozycję raczej nie wygram, wygląda jakby była zbyt tankowna. Olaf podobno jest szalenie mocny z tego co słyszałem jak na razie. Ta postać właśnie z Ginso naprawdę miażdży. Ona ulcie daje. Daje jej niemożliwość na CC, czyli tego samego ultimate'a, którego ma w grze w połączeniu z W, bo jeszcze 100% attack speed, 50% lifesteal'a, no. Mocna postać. Blade Master, co robią Blade Mastery? Teraz dwóch tylko potrzeba Blade Masterów. No ciekawe, że potrzeba dwóch. Czy oni zrezygnowali z szans 9? A, bo teraz jest tylko 4 w grze, okej. Okay. No niby mogę zagrać tego od Roxa. Z tego co słyszałem, to też mocna postać jest na drugim poziomie. I opłaca się rzucać na trzeci poziom. Może jakiś Blade Master, znaczy ten Aatrox Carry byłby teraz dobry? Ludzie nie trzymają w sumie swoich jednostek w takiej samej grupie jak kiedyś trzymali, to możliwe, że to nie wypali. No mam nadzieję, że mi to dużo golda poleci, bo z itemków to za dużo nie mogę zrobić. Nikos Help, żeby to było Nikos Help, to jest Locket. Kiana. Bijamy level i musimy teraz coś znaleźć. Malphite skała, Mage, Lux. Zagramy tam Lux, nie? Jakiegoś Assassina jeszcze muszę znaleźć. Ja nie mogę żadnego Assassina znaleźć. Summoner. No co jest? Kurde, jednego tylko potrzebuję, ani mi żaden nie wypada. Jest, w końcu. Chociaż może Lux jest lepiej zagrać? Co ten Avatar robi? Having an Avatar... Transfer from the Avatar and shop to the element of the Avatar. Ale dostałem w ciry. W co ten awatar się zamieni, jeżeli go teraz wrzucę? Nie za bardzo rozumiem jeszcze jak ta Lux działa. Ale co my tu możemy zrobić? A, czyli musiałbym mieć jakieś... coś, w co ona by się mogła faktycznie zamienić. Mojego poziomu to ja chyba tutaj nie biję, w sensie 8. Wątpię, że jest szansa trzymać te postacie. Ja tą Lux zagram, obaj nie zagram, co? To wygląda, jakby miało... szanse. W końcu, kolejna wygrana, dobra. Dwie wygrane walki w tej grze. O dziwo. Nie najgorzej, nie najlepiej. A biorąc pod uwagę, jaką ilość itemów mam na ławce, mogłoby to być troszkę lepsze. Mogłaby to być lepsza gra. No, ale trudno. Co mi zrobić trzech asesynów? 10% szansy na kryta. No i niestety znowu bardzo mocno przegramy. Na lightów, którzy się respili tam dużą ilością HP w sumie. Potrzebuję Zeda. Dobra, spróbujemy zrobić 3 itemki na Zedzie i zobaczymy czy mi to pomoże. Mam 11 HP. Challenge jak najbardziej nieudany. Możecie teraz zobaczyć jaki wpływ mają itemki w danej rozgrywce. No niesamowicie ważne są w każdej grze. Spróbujemy zagrać sobie Zeda jeszcze na szybko na 3 itemach. Ma on rękę, ma on tą rękawicę, to damy mu Infinity Edge'a. O ile się jeszcze tak samo składa ten Infinity Edge. Damy mu Warmoga, zobaczymy czy on z tego coś uklei. Idealnie level mi powinien wskoczyć. Damy mu Infinity Edge'a. Damy mu Warmoga. I Guardian Angela albo Giant Slayera. Ginsa też bym mógł niby. Dałem mu tego. Zobaczmy, czy jeden Z potrafi uratować taką grę. Jak na razie marnie to wygląda, ale przez to, że ma on GA, to jego klon też się leczy. To się odnawia. O! Niewystarczająco. Jeden Z na trzech itemkach to jest niewystarczająco, ale było bardzo blisko. Desert oraz Assassin, Kha'Zix, no na pewno Kha'Zix za taką Diankę to już by mi się przydał, no ale co z tego, jak nie mogę z tym nic zrobić. 1080 HP ma Yasuo, Master i ciekawe czy Master jest lepszy.
niż Yasuo. Zobaczymy. No niestety. A jak widzicie, itemy mają zbyt duży wpływ w takiej grze, żeby bez itemków wygrać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam to troszkę zobrazował. Tutaj już raczej odpadniemy. Chociaż może tutaj wygramy jeszcze. Jest jakaś tam szansa, bo widzę, że te postaci nie są na jakimś wysokim poziomie. Więc na pewno jest szansa. Raczej powinniśmy chyba wygrać. Dobra. Tutaj jeszcze wygramy. Przez to, że przeciwnik jest na szóstym poziomie, a jestem na ósmym, to widać tą różnicę w ilości postaci. Może jeszcze uda się nie skończyć na ostatnim miejscu, jeżeli by mi tutaj kilka razy fajna walka siadła na postacie, na ludzi, których mogę pokonać. Może jest szansa, żeby to uratować. No Gia jest bardzo fajny na tym Zedzie, bo na jego klonie też to działa. Więc możliwe, że coś się z tego jeszcze ugra. Lux Inferno bym miał, tak? Ona robi to razy dwa wtedy. Czy nie mylę? Nie mogę jej kupić, no to się nie dowiem. Ale jeżeli tu jest znaczek Inferno, to ona chyba wtedy zamieni się w Inferno. Jeżeli to dobrze rozumiem. No, mogłaby to być fajna postać, jeżeli już mamy oceanicznych oraz Mage'y. To mogłaby ona dwa razy odpalać swoją umiejętność. No nie, tylko Mage'e mają szansę, żeby odpalić dwa razy umiejętność, to niestety musiałbym z niej zrobić Mage'a. Więc raczej to nie wypali. Puszka Golda, możemy ją kupić. Tak, i ona teraz od razu się pojawia jako Inferno. W tym Inferno spróbujemy ją włożyć za Mastera. Mam Awatara. Oraz mam Inferno Diankę. No spoko, fajnie to działa. Ale ona jest chyba jedynym Awatarem, tak? Ona jest jedynym awatarem, no to ciekawe. Ale nie będziemy jej grać. Jedyne co mogę znaleźć jeszcze to Zeda. Ocean Mystic. Ona by się tu przydała? Mastera albo Zeda potrzebuję, tak naprawdę. O nie, to jest gościu, na którego już przegrałem wcześniej. Więc tutaj raczej się nic nie stanie. Chociaż może coś tam ten Zed robi. Ale niewystarczająco, niestety. No i to będzie nasz koniec. Wątpię, że tutaj pokonamy kogokolwiek, jeżeli on ma Predatora. No i niestety odpadamy na ósmym miejscu. Całkiem blisko było, żeby skończyć troszkę wyżej. No ale widzicie, jaki wpływ mają itemki w tej grze. No, niegranie itemków uniemożliwia wam w sumie wygranie albo zajęcie wysokiego miejsca. Te itemki są po to, żeby je składać. Chciałem zagrać taki challenge, sprawdzić, czy po prostu samymi postaciami można dalej dojść. Jak widać, w tej grze akurat nie można było. Myślę, że jeżeli miałbym postacie na trzecim poziomie, to można by było zająć wyższe miejsce. Ale to by było na tyle. Jeżeli macie pomysły na jakieś challenge, które mógłbym zagrać w TFT, czy to w normalnym LoLu, to piszcie w komentarzach. Lajkujcie to wideo, zasubskrybujcie mój kanał i ja się z wami żegnam. Do usłyszenia.